z najwyższej półki i moim zdaniem są przepiękne, ale no niestety musiałam je jakoś sklasyfikować. Starałam się, aby ten wybór był najbliżej standardu, tak jak powinny wyglądać koty z danej rasy. Dlatego dla mnie miejsce trzecie to przepiękna Syberyjka. I tu miałam dylemat, bo mamy przepięknego Maine Coona, którym ma dzisiaj zły dzień. I mamy małego Ragdolla, który ma dobry dzień. I teraz numer 2, numer 1. Wielkie brawa. Dziękujemy pięknie sędzinie za klucz, za pracę i za ocenę, a zwycięzcom gratulujemy.